Renault i Elf utworzyli wspólny zespół także w tym roku. Oficjalna prezentacja odbyła się w końcu stycznia w hotelu Victoria w Warszawie. Na wstępie zawodnicy otrzymali pamiątkowe nagrody, przyznane im przez Renault Sport w Paryżu w uznaniu ich sportowych osiągnięć. Prezesi Renault Polska Bertrand Detain oraz Elf Lubifiant Błażej Krupa wręczyli je Doskoczowi i Dragonowi oraz Herinkowi i Stępkowskiej. Szefem zespołu został Piotr Trzaskowski. Następnie kierowcy odsłonili samochód Renault Clio Maxi w nowych żółto-niebieskich barwach. Właśnie takimi pojazdami jeździć będą w tym roku dwie załogi Renault Elf Polska Rally Team, Bogdan Hering i Barbara Stępkowska oraz Waldemar Doskocz i Aleksander Dragon. Oba auta wyposażone będą w mocniejsze, fabryczne silniki o mocy 265 koni mechanicznych. Na przedniej szybie widnieje logo trzeciego ze współsponsorów, Philips Polska. W zasadzie ja bym zaproponował, żeby nasi kierowcy... Jak widać, Renault Clio Maxi wzbudzał wśród dziennikarzy i zaproszonych gości sensację. Czy są jakieś pytania? Czy wszystko jasne? Czy ten sezon będzie szczęśliwszy? To jest szalenie trudne zadanie. Nasi konkurenci są bardzo wymagający. Nigdy przedtem nie byliśmy przygotowani tak profesjonalnie do sezonu. Rozmawialiśmy dużo z załogami, zainwestowaliśmy pieniądze, doświadczenie i czas. Myślę, że jesteśmy naprawdę dobrze przygotowanym zespołem. Nie Renault, nie Elf, ale Renault Elf. W zeszłym roku mieliście trzy załogi, w tym roku tylko dwie. Dlaczego? To był bardzo trudny wybór. Doskonale jeździł dla nas Robert Kępka, byliśmy zadowoleni. Musieliśmy wybrać z trzech bardzo dobrych tylko dwóch. A to był naprawdę trudny wybór. Plan i założenia, które macie, czyli zdobycie tytułu mistrza Polski, to jest ogromne zadanie. Znaczy, umówmy się, że ono nie jest niewykonalne. Jest na pewno bardzo ambitnym i bardzo ciężkim zadaniem do wykonania. My sobie zdajemy z tego sprawę, ale tak krawiec kraje, jak materii staje. Te firmy dysponują tym sprzętem, a nie innym. W związku z tym podejmują rękawice. Podczas konferencji był czas na rozmowy i dokładne obejrzenie rajdowego samochodu. Nie jedziecie jeszcze tym samochodem na rajdzie zimowym? Czy to jest właśnie ze względu na to, że to jest trudny rajd, czy to są sprawy organizacyjne? Nie jedziemy, bo po prostu jeszcze mojego samochodu nie ma, ale będzie już na rajd krakowski. Dlatego jadę Williamsem w tej chwili. Być może, że nawet lepiej, bo fachowcy z Renault Sport zalecają jazdę właśnie w takich warunkach bardziej Williamsem niż Max. Zawodnicy mówili o taktyce. My nie będziemy się ścigać między sobą. Zadaniem zespołu jest spróbować poważnić w klasyfikacji generalnej. Samochody są zbliżone do siebie i któryś z nas być może będzie miał szansę to wygrać. Mamy bardzo dobrze przygotowane zaplecze techniczne. I no, oczywiście będą jakieś prywatne ambicje, ale te prywatne ambicje muszą zejść na dalszy plan. Najważniejszy jest wynik teamu. Wydaje mi się, że na czystych, suchych asfaltach auto będzie bardzo groźne i właśnie na takich rajdach będziemy wysoko, najprawdopodobniej. No oczywiście na pierwszej eliminacji mamy nieduże szanse, żeby powalczyć z tą super czołówką grupy A, ale postaramy się też pojechać szybko. Zespołowi Renault Elf Polska życzymy sukcesów.